Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was pomysł na pofarbowanie torby właśnie z takim tutaj napisem oraz z przejściem kolorystycznym z gradientem od różowego do turkusowego. Już Wam pokazuję wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne do zrobienia właśnie takiej torby. Przede wszystkim torba materiałowa biała albo kremowa. Oprócz torby będziemy potrzebować oczywiście farby do materiału. Ja mam fashion spraye, to są farby w sprayu. I mam różowy kolor oraz turkusowy. A do tego mam naklejki. Naklejki z literkami, z których zrobię napis. Oczywiście możecie użyć innych naklejek albo coś w rodzaju szablonu. Możecie sami wyciąć w papierze samoprzylepnym. To niekoniecznie musi być napis, może być zupełnie coś innego. Do tego ręczniczek kuchenny, żeby chronić otoczenie od popryskania farbą. Właśnie musimy uważać, żeby pokój się nie pofarbował. Ciężko się taką farbę zbiera. I mam też woreczek. Woreczek włożę do środka, żeby farba nie przebiła na drugą stronę. I zacznę właśnie od włożenia woreczka do środka. Wyrównuję powierzchnię i naklejam naklejki. Przesunęłam trochę napis, żeby był bardziej na środku i już jest tutaj w całości naklejony, a brzegi torby zakryłam papierem kuchennym, żeby je chronić przed popryskaniem. I możemy już przejść do farbowania. Trzeba mocno wstrząsnąć spray i zaczynamy. Najpierw różowy z tej strony. A teraz drugi kolor, czyli turkusowy. Chcę mieć tutaj to przejście, ten gradient, dlatego pryskam jedną farbę na drugą. I właśnie tutaj widzimy przejście. A teraz trzeba odłożyć na 2 godziny farbę z torbą do wyschnięcia. Po dwóch godzinach możemy ściągnąć naklejki. I tak się prezentuje pofarbowana torba z napisem. Oczywiście zamiast napisu możecie nakleić coś innego. To niekoniecznie musi być napis. A teraz torbę trzeba włożyć do piekarnika. Długość, na jaką wkłada się torbę do piekarnika, zależy oczywiście od farby. I wystarczy przeczytać instrukcję na opakowaniu po farbie.
Mi się ten wzorek bardzo podoba, szczególnie właśnie gradient, to przejście kolorystyczne na samym środku. Wydaje mi się, że udało się całkiem dobrze. Efekt jest taki akwarelowy, bardzo plastyczny. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!